Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji nagranej w studiu Kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Moi drodzy, inwokacja w Panu Tadeuszu, czyli ostatnim zajeździe na Litwie. Historii szlacheckiej z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wiersz, to jeden z najpiękniejszych tekstów rozpoczynających bodaj najważniejsze dzieło w historii literatury polskiej. Epopeję narodową napisaną przez Adama Mickiewicza. I wydaną w 1834 roku w Paryżu. Posłuchajmy teraz tego fragmentu otwierającego strony szczególnego dla nas arcydzieła. Ten słynny zgłoskowiec recytuje Jerzy Szukalski. Litwo. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść za wrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych Pagórków leśnych, Do tych łąk Zielonych, Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych, Do tych Pól malowanych Zbożem rozmaitym, Wyzłacanych Pszenicą, Posrebrzanych żytem, Gdzie Bursztynowy świeżop, Gryka jak Śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień pała, a wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą, zieloną, na niej z rzadka, ciche grusze siedzą. Zanim zajmiemy się interpretacją tekstu, Adama Mickiewicza musimy najpierw wyjaśnić znaczenie związanych z tym utworem terminów literackich. Słowo inwokacja pochodzi z łaciny i oznacza wezwanie. Jest to rozwinięta apostrofa na początku utworu, wyrażająca prośbę do bóstwa czy mus, albo Ucieleśnionych postaci świętych. Należy też wyjaśnić, co oznacza apostrofa. Jest to bezpośredni, czasem patetyczny zwrot do osoby bóstwa upersonifikowanej idei lub przedmiotu, występujący najczęściej w przemówieniach lub retorycznym i uroczystym utworze literackim. Po wyjaśnieniu tych terminów przejdźmy do tekstu Adama Mickiewicza. Za apostrofę otwierającą westchnieniem do Litwy już współcześni robili autorowi pana Tadeusza wiele zarzutów. Mickiewicz jednak regionalnego zwrotu nie zmienił. Miał za sobą bodajże dwie racje: pojęciową i Uczuciowo. W jego świadomości Litwa nie była czymś równorzędnym i przeciwstawnym Polsce, ale była jej podrzędna. Terminem równorzędnym była korona, nazwa o znaczeniu nie etnicznym, ale historycznym obejmowała ziemię obrzeżne Rzeczypospolitej, a więc i Litwę. Powtórę Miałą za sobą pewną rację uczuciową, psychologiczną. Było nią swoiste, mickiewiczowskie poczucie patriotyzmu rdzennego, lokalnego. Poeta w apostrofie przyrównuje Litwę do zdrowia. Porównanie z pewnością nasunięte przez znaną fraszkę Jana Kochanowskiego na zdrowie. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Inwokacji autor wspomina cudowne obrazy najświętszej Marii Panny. Zwraca się najpierw do matki Boskiej Częstochowskiej, która jest patronką Polski. Następnie do Ostrobramskiej, sławionej na całą Litwę. A wreszcie do tej, która otoczyła opieką miejsce rodzinne poety i której oblicze zapisało się w jego sercu od dzieciństwa. Do wizerunku Matki Boskiej w nieistniejącej już dziś cerkwi grecko-unickiej na górze zamkowej w Nowogródku. Widoczny obraz jest to ponoć reprodukcja maryjnego wizerunku. Nie jest to jednak pewne, są bowiem opinie, że obraz ten wyglądał zupełnie inaczej. Został wywieziony z Nowogródka i zaginął. Te trzy obrazy poniekąd potwierdzają hierarchiczną ocenę ojczyzny przez poetę. Matka na wizerunku w Częstochowie jest królową całej Polski. Pani Ostrobramska czuwa nad regionem Litwą. Natomiast Matka Boska na obrazie nowogródskim jest patronką powiatu. Mówi też poeta w inwokacji o wypadku i swym cudownym uzdrowieniu. Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 w Zaosiu, za ścianku niedaleko Nowogródka. Będąc dzieckiem, Wypadł z okna i przez jakiś czas był ciężko chory. Po odzyskaniu sił, odbył pielgrzymkę do wspomnianej już Cerkwi Unickiej. Dom narodzin poety w Zaosiu już nie istnieje jest tam tylko obelisk upamiętniający to miejsce i wydarzenie. Natomiast Muzeum Adama Mickiewicza otwarto w Nowogródku. W dalszych słowach inwokacji, podmiot liryczny prosi Matkę Boską, aby mógł chociaż w myślach wrócić do ojczyzny, by jego dusza została przeniesiona na ziemię, którą barwnie opisuje w kolejnej części utworu. Prosi, aby mógł wrócić do łąk zielonych rozciągniętych nad rzeką Niemen do pól malowanych zbożem rozmaitym, pszenicą, żytem. Gdzie rośnie świeżop, dawniej nazywano tak w niektórych regionach gatunki roślin, takie jak rzodkiew, świrzepy czy gorczyce polną. Następnie poeta wspomina, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina, czyli roślina pastewna, taka jak koniczyna lub Inna z rodziny motylkowatych pała, czyli jasno świeci. A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Miedza to pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami. Na niej z rzadka, ciche grusze siedzą. Żeby barwnie opisać obraz słowami, trzeba użyć odpowiednich działających na Wyobraźnie środków stylistycznych. W Mickiewiczowskiej inwokacji, wśród środków stylistycznych, bodaj najważniejsze są niezwykłe, przepiękne epitety. Na przykład pola malowane zbożem, mamy tu wielobarwność roślin, a to wszystko nasłonecznione, niezwykle urokliwe, wyrażające. Artyzm związany z pracą ludzką i doskonałością Boga. Panieński rumieniec, czyli świeżość, lekka nieśmiałość, uroda, młodość. Ciche grusze, czyli czas bezwieczny, czas zadumy nad pięknem i bogactwem natury. Zwróćmy uwagę, jak z jednej strony są to proste słowa, a z drugiej mocno wzbogacające treść. Jednym z powodów, dla których poeta stworzył epopeję narodową, była nostalgia. Pisząc dzieło, niejako koił swą tęsknotę za krajem i wyrażał oczarowanie ojczystą ziemią. Mógł w marzeniach Uciec do obrazów z lat dziecięcych. Chciał raz jeszcze być w Ojczyźnie może nie fizycznie, ale duchem. Moi drodzy, im dłużej obcujemy z tekstem inwokacji z Pana Tadeusza tym budzi się w nas coraz większy zachwyt nad pięknem poetyckiego słowa rośnie podziw wobec wielkości talentu polskiego wieszcza warto dlatego poznać kolejne strony kolejne karty naszej epopei narodowej zachęcam was do tego dziękuję bardzo